Także proszę Państwa, jesteśmy w obrębie tutaj Święta Anna, biblioteka rolnicza. No ale tak, Święta Anna czynna, natomiast biblioteka rolnicza w lipcu w niedzielę i święta jest nieczynna. Oto ona, ta biblioteka rolnicza, a Anna, oto ona. Oto ona, proszę Państwa. No Warszawa to Rechodupki, no i słynna jest Święta Anna, kościół, który stoi na skarpie i który się gdzieś tam wali z tyłu, że potrzebne były pieniążki zbierane, coś tam podparle, proszę Państwa, miodowe. Zapraszamy kolumnę Zygmunta, proszę Państwa, kolumnę. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Tu jesteśmy może nie tyle w biedzie tej takiej papieskiej, ile po prostu w rechodupkach, którzy po prostu nic sobie nie robią, ani z tego, ani z tamtego. Nic nie robią, ani z tego, ani z tamtego. No, wraz tu w kamerę i się gapi. I ni w lewo, potem ni w prawo, bo ludzie nie wiedzą, gdzie mają się ruszyć. Polaczki, witamy Polaczków. Witamy Polaczku, witamy kwartety, koncert w Warszawie, koncert Dubków, zapraszam, witamy. Tam już taki jeden sędzia kalosz siedzi na ławce i czeka, kto mi to mówi. To nie musi tobie mówić, to może mówić wszem, a wobec. A jak ktoś mądry, to skorzysta, jak ktoś niemądry, to nie skorzysta. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra, proszę Państwa. Trasa WZ. Trasa WZ, proszę Państwa, jest godzina, to 17 wybiła, tak? I Państwo zobaczą, z Białegostoku jedzie biały bus, prawda? Z Anglo-Ameryki, Białystok, biały bus, Stadion Narodowy, Trasa WZ, biały bus. O, Białystok, napis. Z Anglo-Ameryki, Białystok, no bo do Białego Stoku to trzeba przez szwedzką i marki. Oj tam prawosławie, oj tam kolorowe życie, bo tutaj wiecie Państwo, jest takie kolorowe życie tej mieszanki, gdy pod kościołem siedzą cyganki. Są tu mieszanki, gdy pod kościołem siedzą cyganki. Proszę Państwa, to mieszanki cyganoszy do dziadokadów, proszę Państwa, i trochę Żydów, trochę katolików i nic więcej. Nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Z tej pierwszej półki nikogo nie ma, tych lepszych, co Biblię czytają, co są uczciwi, a tak to jest to, co jest, nabierają siebie i za ważnych się mają z tego powodu, z tego względu, że kogoś, kilka osób jak dziennie się nabierze, to jest akurat. Albo przynajmniej trzeba się cieszyć, rechodupki, rechodupstwo uprawiać, jak babka nogę złamie, no to przynajmniej radocha ma Zofia Maciocha. I proszę Państwa, taka czerwona Zośka chodziła, nie wiem, czy jej bym tutaj nie spotkała, ale tam jakaś gruba w niebieskiej czapce siedzi, to taka czerwona Zośka gruba, która już prawie 100 kilo waży, to nie chodzi, to więc ona gdzieś siedzi. I taki czarny łeb, czarna głowa, proszę Państwa, i tak dziwnie wyglądająca, bo ona jak przestała na te wernisaże chodzić, to znaczy pogrubiała od tego leczenia, ją leczą. I wygląda jak potworek, że jak ja na nią spojrzałam, to się wystraszyłam po prostu. Nie, Zośka, nie goń mnie tylko. No,
Także proszę Państwa, cyganki proszą, paprośpi, paprośpi. Katoliczki proszą, paprośpi, paprośpi. Stadion Narodowy, jako były stadion dziesięciolecia, bieda szyby, bieda szyby. Papieska tu bieda. Ty. Papieska tu bieda. Stary tramwaj, proszę Państwa, stary tramwaj. Jeden i drugi, stary tramwaj. Radio Tok FM, Ebro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Spojrzenie na Wisłę, spojrzenie tam na Pragę Północ, tam na Pragę Południe, tam też i Saska Kępa. A tu Kościół Świętej Anny, który się, mówią, sypie, Państwa, zobacz, jak on w dół spada. Och, Państwa, zobacz. Zapraszam. Starówka.